Witam wszystkich po przerwie. Jesteśmy nadal w farszy 45. Tak, mówiłem na koniec o tym wersecie z 4 rozdziału, drugim wersecie. Nie dodawajcie niczego do tego, co wam nakazałem, ani też niczego nie odejmujcie. Jeszcze chciałbym w tym kontekście powiedzieć pewną myśl. Tutaj czytaliśmy i przejawia się często prawo, te wszystkie prawa, wszystkie pouczenia, przymierza, też takie określenia. I czytając Torę czy Tanach, tak zwany Stary Testament, nie znajdziecie nigdzie, mówię to w kontekście, nie dodawajcie niczego, co wam nakazałem, niczego nie odejmuję, nie odejmujcie. Nie znajdziecie nigdzie takiego sformułowania jak prawo moralne i prawo ceremonialne. Tymi określeniami robi się podział pewien. Przez te określenia, których nie ma w tekstach, się odejmuje pewne rzeczy, a inne się dodaje. Taki, to ktoś fajnie określił, taki szwedzki stół się robi, że każdy sobie wybiera, co mu smakuje. To jest jedna rzecz. Takie określenie. Natomiast też czytając ten, jest taki podział, jest też bardziej wyrafinowany. Tutaj czytamy, tak jak powiedziałem wcześniej, o prawach, o przymierzach, o przymierzu, o przymierzach. Jak zwrócicie uwagę, sobie przeczytajcie jeszcze raz, a jak nie, to zachęcam do używania programu biblijnego, nie internetowego, bo tam są Biblie, różne przekłady, ale generalnie wyszukiwarki są bardzo ułomne. Program biblijny, który ma jedną ważną cechę, czyli wyszukiwarkę. Jeżeli nauczymy się posługiwać tą wyszukiwarką, czyli bo tam jest pewne opcje, całe słowa, część słów, ja używam cudzysłowiów, czyli jakiś zwrot. Też trzeba pamiętać o tym, że jak nie wsadzimy przecinka, to nam nie znajdzie. Dlatego czasami używam w cudzysłowie na przykład część wyrazu, czyli na przykład, bo w polskim języku występuje w różnych odmianach dane słowo, i tą część wspólną, czyli na przykład roztropność, tak, czyli wpisuję w między cudzysłowie roztropny nawet jeszcze, tak, czyli mamy roztropność, roztropny i tego typu różne odmiany. Oczywiście to jest przykład, bo są słowa w wielu więcej odmianach i znajduję mi te słowa w całych tekstach, w różnych przekładach. Tych, których mam zaznaczone, żeby szukał. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo jest taki podział też, którego nie ma w Biblii. Oczywiście on jest zbudowany na słowach, które występują, bo jak ten podział prawo ceremonialne to nie występuje, moralne nie występują w ogóle te słowa. To jest podział na prawo przymierza. Taka konfiguracja nie występuje nigdzie. Prawo przymierza czy przymierze prawa, taka konfiguracja nie występuje w tekstach biblijnych. To jest interpretacja. I z takiej interpretacji właśnie też
też konstruuje się podział. Czyli znowu jest ingerencja w to zdanie, nie dodawajcie niczego tego, co wam nakazałem i niczego nie odejmujcie. Cały czas jest ingerencja na różne sposoby. Mało tego, jest cały czas ingerencja, gdzie w zasadzie mamy co któreś pouczenie ciągle jest powtarzane, aż wręcz do znudzenia, do takiej, można powiedzieć, jeszcze mocniejszymi, zwykłymi słowami, ale to nie oddaje, że ciągle Bóg powtarza, czy przez proroków, czy akurat przez Mojżesza, że on jest Bogiem zazdrosnym. Nie masz mieć innych bogów. Cały czas idoli, bo tak to trzeba by na język polski oddać właściwie. Cały czas jest to podnoszone. Jestem jeden, zazdrosny, masz mnie szukać całym sercem, nie ma innego. I wiele innych. Izajasza, mamy wiele różnych tego typu określeń. I znowu, Bóg cały czas to podnosi, wręcz to jest aż jak to się zauważa, wręcz no, takie natarczywe, byśmy powiedzieli, ale znowu nawiążę do tego, nie dodawajcie, nie umujcie, z tym też jest problem cały czas. Wielu tak zwanych wierzących. Cały czas jest z tym problem. Na różne sposoby próbuje się to obejść. W różny sposób. Różnymi interpretacjami. Różnymi tłumaczeniami, bo też są pewne fragmenty tak przetłumaczone, a nie inaczej. Ale są inne ważne fragmenty, które ja chcę zwrócić uwagę, że zaprzeczają takiej interpretacji. Zaznaczam interpretacji. Druga rzecz, to wszystko, co do tak zwanego kościoła weszło, to wszystko weszło z pogaństwa. Gdzie niektóre rzeczy w jakichś czasach rugowano, próbowano usunąć, ale i tak to wszystko jest w tym taka siła, że to ciągle wchodzi, ciągle jest powtarzane. Dlatego rozumiem w dekalogu, jeszcze wróćmy do dekalogu jako samego takiego, i tu jest, zawsze mnie to zastanawiał ten zwrot, co tu jest użyty. Czy w tej wersji, czy w tej pierwszej z 20 rozdziału, to bez znaczenia, bo to jest sens taki sam. Tutaj mamy 5 Mojżeszowa, 9 werset. Nie będziesz padał na twarz przed nimi, czyli tymi idolami, nie będziesz im służył. Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I tutaj to sformułowanie, o którym mi chodzi, dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy mnie nienawidzą. Jak to jest, że Bóg na wnukach, prawnukach dochodzi tej nieprawości? W kontekście nie będziesz sobie robił innych idoli. Teraz sobie wyobraźmy to, bo trzeba sobie to wyobrazić, jak to może funkcjonować, że Bóg dochodzi na wnukach, prawnukach jakiejś rzeczy, gdzie w innym miejscu jest powiedziane, że każdy odpowiada za siebie. I to jest prawda, że każdy odpowiada za siebie. Natomiast w pewnym sensie Bóg dochodzi tej nieprawości na synach, nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach. Ja to rozumiem tak, że jeżeli ojciec, przykładowo w Izraelu, w potomkach Izraela, jeżeli ojciec postawił sobie jakąś świątynkę na wzgórzu, i urodził mu się syn i prowadzi tego syna do tej świątynki i mu pokazuje, jak to tam ci bogowie trzeba składać im dary. I tak jak czytamy w Torze,
Pierwszą oznaką niezadowolenia na tym ojcu jest to, że deszczu nie będzie. Później zwierzęta dzikie, później choroby, później inne rzeczy, głód, zaraza, wojska obce i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym sensie też konsekwencje takie dosłowne, że śmierć tego ojca. Ale to są konsekwencje, tak, tej nieprawości. I teraz ten ojciec młodego syna prowadza do takiego miejsca i ten syn zaczyna kultywować to. I co z tym synem? No czas i przypadek, choroba, jakieś ułomności, jakieś wrzody, czy tam nieurodzaje na polach, czy w winnicach, czy w sadach. No ale on ma znowu syna, czyli już wnuka tamtego, tak, i też go prowadza do tych świątyń. Do tej świątynki. I ten wnuk się uczy, jak tym bogom, idolom służyć, jak im ufać i tak dalej. I też to samo się z nim dzieje. On ma znowu syna, czyli już prawnuka tego ojca, który to zaczął, tą nieprawość. Dlatego ten grzech przekazywany, nie grzech ten, znaczy grzech ten wydanie to jest swoją drogą, ale tu jest jeszcze grzech przekazywany, czyli nauka przekazywana, odstępstwo, ta nieprawość przekazywana z ojca na syna, na wnuka i prawnuka. Gdzie w tym znaczeniu Bóg dochodzi tej nieprawości, bo ona się ciągnie od ojca, on to zaczął. A skutek jest też na jego potomkach, bo oni tak samo robią. I Bóg przez to, co stworzył, te różne mechanizmy, czy zdrowotne, czy w przyrodzie, które funkcjonują, oddziaływują na tego człowieka w taki czy inny sposób. Dlatego Bóg dochodzi tej nieprawości w tym znaczeniu. Dosięga ta nieprawość. Natomiast okazuje miłosierdzie, łaskawość tym, którzy strzegą przykazań. Bo każdy, kto strzeże i jego następcy pokolenia, gdy strzegą tych przykazań, to Bóg okazuje po tysięczne pokolenia zawsze swoją łaskę. Dlatego trzeba przerwać ten łańcuch, tą nić grzechu. I to cały czas jest w kontekście, nie będziesz miał idoli. Jedna z najważniejszych rzeczy, o których Stwórca cały czas trąbi. Nie będziesz im ufał, nie będziesz sobie cokolwiek robił, nie będziesz sam się stawał idolem w swoim świecie. Przez różne doktryny też sobie ludzie stawiają idoli. Jest to jedna z najbardziej poważnych rzeczy, od których się wszystko zaczyna. Przekleństwo człowieka, każdego. W jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek miejscu. Dlatego trzeba wyjść, przerwać to, odciąć się od tego. Jasno i zdecydowanie. I w tej części to jest takie nawiązanie do taki pomost w pewnym sensie, przejście między tym, że ludzie sobie sztucznie dodają i ujmują przez różne określenia, których nie ma. Bóg nigdy takich sformułowań nie używał. Zaznaczam, prawo moralne, bo oczywiście ono jest. Możemy zdefiniować pewne rzeczy jako moralne, tak? Ale nigdzie to nie funkcjonuje pod taką nazwą. Prawo ceremonialne, oczywiście możemy to, czy to, że to w przybytku coś takiego, że to ceremonia jest. No okej, to jest tak, ale takich określeń nie ma. Bóg nigdy nie odróżnia tego. Tutaj, jak u Mojżesza czytaliśmy, ciągle jest mowa o jednym prawie, całym prawie. Nie ma podziału. Ten podział wynika, taki inny podział, wynika, że no są pewne prawa dotyczące córek, dotyczące kapłanów, wynikają z funkcji tych ludzi, którzy funkcjonują. Wiadomo, że prawo oczyszczenia kobiety po porodzie czy comiesięcznej
nieczystości nie dotyczy mężczyzny, nie dotyczy kapłanów, nie dotyczy dzieci i tak dalej. Wiadomo. Ale nie można używać takich określeń, że to jest prawo ceremonialne, to jest moralne, albo to jest prawo przymierza, to jest prawo. No. To są sztuczne podziały. I one dalej ciągną za sobą. Ale jak ja się przyglądam takim wypowiedziom, to u podstawy właśnie jest: nie będziesz miał żadnych innych bogów obok mnie. Ten grzech tego idola jest tam, jak się przyjrzeć w tych kręgach, jest widoczny. Przestrzegajcie wszystkiego, co wam mówię, gdyż na tym polega wasza mądrość i roztropność. To ludy, według oceny ludów, które dowiedziawszy się o tych wszystkich prawach, będą musiały powiedzieć: ten wielki naród jest naprawdę ludem mądrym i roztropnym. Jak jest wszemi wobec też mówione, że Izrael współczesny przyjdzie do upamiętania, jak to proroctwa mówią, i wróci do Mesjasza. No jak może wrócić do Mesjasza, gdzie oni, nawet ten judaizm współczesny, jest bardzo monoteistyczny. Oczywiście oni idą mocno daleko, bo tam, gdzie jest tetragram Adonai, wymawiają, boją się po prostu. No rozumiem w pewnym sensie to. Ale pomijając to, jest monoteistyczny. Nawet biorąc muzułmanizm, jest monoteistyczny. Jak ci ludzie mają dojść do Chrystusa, jeżeli się przedstawia Chrystusa jako Boga, jako bóstwo i się jeszcze wmawia, że to jest ten sam Bóg, że to jest jeden Bóg, ale dwóch bogów, albo trzech bogów, albo wcielił się, albo cokolwiek, różne odmiany. Jak te narody, jak te ludy mają powiedzieć, to jest mądre i roztropne to, co to prawo, którym się stosujecie. Pomyślcie o tym, jak ci ludzie mają dojść. Jaka przeszkoda? Bo ja słuchałem z tamtej strony, co jest dla nich tym kamieniem, którego nie mogą przeskoczyć. Że się mówi w tak zwanym chrześcijaństwie, że jest monoteizm, a to nie jest monoteizm. To jest czysta politeizm. Czy tylko próbuje jakimiś słówkami filozoficznymi, pokrętnymi jakieś tam rzeczy gadać. Otwórzmy sobie Powtórzonego Prawa 4:19. I tu czytamy tak. Spoglądając więc w niebo i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie daj się uwieść do oddawania im czci i do służenia im. Twój Bóg, Jahwe, dał je w udziale wszystkim ludom pod niebem. Jak to rozumieć? Nie daj się uwieść do oddawania im czci i służenia im. Jak współcześnie, no bo jakieś wyobrażenia o dawnych oddawaniach czci tym ciało niebieskim, no to jakieś tam pojęcie mamy, tak? Saturn, Jowisz, Neptun, to są nazwy ciał niebieskich. Tak nawiasem mówiąc, w dawnych czasach to nie były planety, tylko gwiazdy. Takie miały taką nazwę. Oddawano im cześć, jakieś bóstwa, tak? Saturn był postrzegany jako bóg czasu, Jowisz nieba, burzy, deszczu, Neptun mórz. Ale jak dzisiaj? No nie kłaniają się generalnie ludzie w stronę tych ciał niebieskich, ale czy w pewnym sensie oddają im cześć?
Mamy coś, jakieś skojarzenia? Można by powiedzieć tak. Saturn, Bóg czasu, z czym się wiąże? Jeżeli przeczytamy sobie definicję horoskopu, co to jest? Z greckiego języka, to w Wikipedii czytam, podglądanie godziny. To jest transkrypcja jakaś liter. Chora, godzina, skopień, zaglądać, podglądać, podpatrywać. Czyli podglądywanie godziny, horoskop. W astrologii przepowiednia lub charakterystyka danej osoby, czy też wydarzenie sporządzono na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. Horoskop dziś. Podobnie jak inne metody wróżbiarskie, horoskopy nie są uznawane za współczesną naukę, a jej krytycy często zauważają, że wiele horoskopów wykorzystuje tendencyjność poznawczą i celowo ogólnikowe sformułowania, by stworzyć iluzję skuteczności. Patrz efekt Forera. Mimo tego, cytuję cały czas Wikipedię. Mimo tego horoskopy cieszą się dużą popularnością. Większość opublikowanych dziś horoskopów w prasie kolorowej jest jedynie formą zabawy. Ma charakter ogólny i dotyczy znacznych grup populacji uszeregowanych według daty urodzenia. Zwykle w powiązaniu ze znakiem zodiaku. To jest odcinkiem ekliptyki. Tutaj ktoś widocznie pisał, kto się zajmuje tak zwanym wróżeniem horoskopowym, bo tutaj dalej pisze o tym, że to jest takie, osoby to piszą niedoświadczone. Ich autorami bywają osoby całkowicie nieznające się na astrologii. Współcześni astrolodzy zajmują się jak przed wiekami przede wszystkim wykreślaniem i interpretacją horoskopów indywidualnych dla poszczególnych osób. Znajdują się w nim pozycje wszystkich planet oraz wiele dodatkowych punktów, np. domy związane z godziną i miejscem urodzenia. Dodawane są niekiedy również nowo odkryte planetoidy i asteroidy. Jak to się oblicza? Tu jest podane. Do obliczenia horoskopu potrzebne są następujące dane. Data narodzin lub zdarzenia, godzina i minuty, dane miejsce urodzenia, długość i szerokość geograficzna. I widzimy już tutaj, nie czytając dalej, że poleganie, bo to nie jest forma zabawy. Ludzie naprawdę ufają tym przepowiedniom. Ufają, że ich los jest zapisany gdzieś tam w gwiazdach tak zwanych. W układzie planet, w czasie i miejscu ich urodzenia, że ich całe życie zostało zapisane. Teraz są specjaliści, którzy to odszyfrowywują i oczywiście za odpowiednią opłatą powiedzą, co ich czeka. To nie jest forma zabawy. To jest właśnie zwrócenie się do ciał niebieskich i oddawania im czci przez to, że jeden z drugim na poważnie bierze i służenia im. Służą im w ten sposób, że zwracają uwagę na te przepowiednie. To jest kolejna rzecz, która
przybrała postać niewinnej zabawy, ale ma głębokie zakorzenienie właśnie w dawnych wierzeniach, w dawnych zachowaniach pogańskich, gdzie oddawano cześć różnym ciałom niebieskim. Cały podział nieboskłon, oczywiście to wszystko się obraca, mamy podział na 12 stref przyporządkowanych różnym zodiakom, jak to się nazywa, bo to wyrysowano na gwiazdach jakieś postaci i to tak nazwano. To, że jest podział nieba na 12 sekcji, bo to wszystko się w cyklu słonecznym, w cyklu obiegu Ziemi dookoła Słońca, może nie tak, w całym cyklu rocznym, słonecznym się to zmienia i ludzie to zauważyli, że jest 12 tych różnych stref widoczności nieba. Podzielili to. Ale zrobiono z tego, co Bóg stworzył, zrobiono idole. I o tym Tora, fragment, nas przestrzega. Przed kolejnymi sprawami dotyczącymi, gdzie twoja ufność leży, gdzie masz swoje siły, swoją przyszłość upatrujesz. Czy w takich przepowiedniach, czy w stworzeniu, czy w stwórcy, tak ogólnie mówiąc. Bardzo ważna rzecz. Gdzie to funkcjonuje po dziś dzień? Są ludzie, którzy na każdy dzień sprawdzają, jak co ich dzisiaj czeka. Po prostu są uwikłani, ich serce tak głęboko polega na tym. Lub w pewnym sensie można też powiedzieć, że boi się czegoś, co może nastąpić. Chcę wiedzieć wcześniej. Strach lub niewiadoma lub cokolwiek innego, pokładanie ufności w takich wróżbach, tak jak tu powiedziano. To jest rodzaj wróżenia. Chciałbym się dzisiaj zająć też innym fragmentem powtórzonego prawa, 6 rozdział. I to, co mówiłem na początku, że jeżeli weźmiemy dosłownie pewne sformułowania, że te prawa wszystkie dotyczą tej ziemi, do której wejdziecie i tylko tam, czyli poza nią, można by tak zrozumieć, że możecie sobie robić, co chcecie. No teraz przeczytajmy powtórzonego prawa, 6 rozdział od 4 do 9. Słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny. Będziesz miłował swego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. Niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, które ja dziś nakazuję tobie, pozostaną w twym sercu. Wpajaj je też swoim synom, mówiąc o nich, kiedy przebywasz w domu i kiedy jesteś w drodze i kiedy się kładziesz i gdy wstajesz. Przywiąż je jako przypomnienie do swojej ręki, niech będą znakiem między twymi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego mieszkania i w bramach twoich. W judaizmie sobie robią mezuzy na drzwiach z urywkiem Tory i tworzą tak zwane tefilim zawiązywane na czole i na ręce. Z kawałkiem Tory, czyli Szema Izrael, jak tu jest powiedziane.
No bo tu tak jest napisane. To ja zadam kilka pytań. Na tych odrzwiach, to jak to ma być zrobione? Ma być wypisane na tych odrzwiach. Na nich. Bierzemy to dosłownie, tak? Jeżeli mówią, że dosłownie, to dosłownie. Ma być wypisane. Nie ma być przymocowane, tylko ma być wypisane na tych odrzwiach. Druga rzecz, przywiązane. Pytanie, a do kogo to jest zwrócone te słowa? Bo załóżmy sobie, że jest samotna matka, kobieta, która mieszka w takim domu. Czy to do niej też są te słowa skierowane? No bo współczesny Żyd powie, no to dotyczy tylko religijnych Żydów, jak to oni określają. No ale można dzisiaj kupić mezuzy w kolorach tęczowych też. Wiecie, o co mi chodzi. Dzisiaj nie ma problemu znaleźć rabina, mam nawet dokument nagrany, gdzie udziela ślubu parom homoseksualnym. Czyli założenie, jeżeli to dotyczy, ten tekst, tylko mężczyzn religijnych, czyli to nie obowiązuje kobiet, to dlaczego współcześnie kobiety, które są samotne i mają swój dom, wieszają to na drzwiach? A jeżeli wieszają mezuzę na drzwiach, to dlaczego nie przymocowują sobie tefilim do czoła i do ręki? Dlaczego? Ja zadaję pytanie. Bo ja czytając ten tekst, znajduję, że niech słowa, które ja ci gdzieś nakazuję, pozostaną w twoim sercu. 6 werset. Dlaczego tak myślę? Zaraz wam pokażę. Przeczytajmy sobie, bo to jest z przekładu poznańskiego czytałem, przeczytajmy sobie przekład żydowski, Tora Pardes, 8 i 9 werset. 6 rozdział, 8 i 9 werset powtórzonego prawa. Przeczytajmy sobie tak, jak jest z dodatkami, czyli w kwadratowych nawiasach. Przewiążesz je jako znak w nawiasie kwadratowym tefilin na twojej ręce i będą tefilin pomiędzy twoimi oczami, nawias kwadratowy, nad czołem, na linii wyrastania włosów. 9 werset. I wypiszesz je, nawias kwadratowy, na pergaminie i przymocujesz. Zamknięty nawias. Na drzwiach twojego domu i na twoich, nawias kwadratowy, publicznych, zamknięty nawias, bramach. Tu jest interpretacja. Ten znak to jest hebrajskie słowo tefilin. Oczywiście tutaj z tego słowa znak zrobiono pudełeczko. Nazwę własną. I zobaczmy, bo jest to w trzech miejscach w Biblii ten zwrot użyty. Przewiążesz jako przypomnienie do swojej ręki, niech będą znakiem między twoimi oczyma. To jest pierwsze miejsce, znaczy pierwsze. Pierwsze, które wymieniam, powtórzonego prawa, 6 rozdział od 6 do w zasadzie 8 werset, tak, o tym mówiący. Zobaczmy sobie powtórzonego prawa, 11 rozdział. To jest drugie miejsce, które wymieniam. Od 17 wersetu do 22. Bo wtedy Jahwe wybuchnie gniewem na was i zamknie niebiosa. Poznańska. I zamknie niebiosa.
Gdy zaś nie będzie deszczu, to rola nie wyda plonu, a wy wnet wyginiecie z powierzchni tej żyznej ziemi, którą wam daje Jahwe. Weźcie więc sobie do serca te słowa. Weźcie sobie do serca te słowa. Jakie? Że jak rozgniewacie Boga, to nie będzie deszczu. I do waszej duszy. Przywiążcie je ku pamięci do swojej ręki, niech będą znakiem między waszymi oczyma. Jakie słowa? No kontekst mówi, że to, że jak będą grzeszyć, to nie będzie deszczu. A czego dzisiaj w tych tefilim nie ma tych zwrotów? To jest następne pytanie. Tylko jest Szema Izrael. I tam jeszcze jakiś, z tego co dawno temu słuchałem, jakiś jeszcze fragment jest. 19 werset. Wpajajcie waszym synom, ale co? Zakładanie tefilim na rękę i na czoło? Wpajajcie waszym synom, opowiadajcie o nich zarówno przebywając w domu, jak idąc drogą, kładąc się na spoczynek, jak i powstając. Wypiszesz je na odrzwiach, tu mamy znowu, wypiszesz je na odrzwiach, nie ma tu o przybijaniu czegokolwiek, czy tam przykręcaniu swojego domu i na bramach twoich. Aby tak długie były dni wasze i waszych synów na tej ziemi, którą Jahwe przyobiecał dać waszym ojcom, jak długo niebo trwać będzie nad ziemią. Jeśli wiernie będziecie zachowywać całe to przykazanie, którego nakazuje wam przestrzegać, miłując swojego Boga Jahwe, postępując jego drogami i lgnąc do niego. Pomyślmy chwilę, biorąc to wszystko dosłownie. Czyli te wszystkie przekleństwa, te wszystkie złe rzeczy, które się synom Izraela zadziały, to przez to, że w tych pudełkach nie mieli tekstów, że jak będą niegrzeczni, to nie będą mieli deszczu. Muszą wiernie to zachować całe to przykazanie, czyli muszą ten tekst mieć. Mało tego ja dodam, bo te film to zakładają, gdy się modlą, ale gdy się nie modlą, nie zakładają tego. Ale tu jest mowa o cały czas, wpajaj synów cały czas. Jest tu mowa o nie wyjątkowo, jak się modlisz, czy jak masz natchnienie, żeby to sobie założyć. Bo jak to tylko zdejmiesz lub nie będziesz miał tego tekstu, to wasze dni, które Bóg przyobiecał waszym ojcom, skrócą się. A to może dlatego ciągle mieli problemy? Ktoś by zadał pytanie. Może chodzi o coś innego. I teraz konkluzja. Trzeci przypadek, gdzie to jest użyte. Czyli, bo ta cała doktryna tefilim jest wyciągana z szóstego rozdziału powtórzonego prawa i tylko z tamtego miejsca. Ale mamy jeszcze użyte takie sformułowanie w Księdze Wyjścia, 13 rozdział. Od 7 wersetu czytamy do 10. Przez 7 dni wtedy wolno jeść tylko przaśne chleby. Nic kwaszonego w kontekście chleba nie może znaleźć się u ciebie. Tu, tak dygresyjnie mówiąc, dlatego mówię w kontekście kwaszonego chleba, bo niektórzy idą, że ogórki, kapusta, no kwas zawiera miód też. Tu jest kwas chlebowy, mowa.
kontekst wszystko mówi o kwasie chlebowym, Jeszua też mówi o zakwasie chlebowym. Chleb jako pokarm na codzienny czas, to jest cały czas nauka. Ogórki nie są codziennym pokarmem, kapusta kiszona nie są codziennym pokarmem, natomiast chleb w tym znaczeniu ten zakwas ma być usunięty w tym czasie z domu, a w znaczeniu duchowym ma z twojego domu być usunięty na zawsze. Nie raz w roku, tylko z twojego domu, z twojego serca, z twojego domu, z twojej rodziny. Bo dom tu w kontekście rodziny, mieszkańców tego domu ma być usunięty. Dobrze, wracam do wersetu. Siódmy werset po przecinku. Nic kwaszonego nie znajdzie u ciebie, żaden kwas na całym obszarze twojej ziemi. Czyli tu mamy mowę o niekwaszonych chlebach. Ósmy werset. W tym dniu masz objaśnić swojemu synowi, tak się dzieje z powodu tego, co Jahwe uczynił dla mnie, gdym wychodził z Egiptu. To ma być dla ciebie znakiem na ręce i pamiątką na twoim czole, aby prawo Jahwe było na twoich ustach. Przemożną bowiem ręką wywiódł cię Jahwe z Egiptu. No, że tu jest dodane, aby prawo Jahwe było na twoich ustach, no to tu wszyscy interpretują, a bo tu chodzi o to, że te przaśniki to jest jako zachowywanie święta przaśników. Ale tu mamy ten sam zwrot. Ma być to na twojej ręce i na twoim czole. Dlaczego ci, którzy robią te rzeczy i dodalibyśmy tutaj jeszcze na twoich odrzwiach, dlaczego tam tego przaśnika nie wrzucą jeszcze? Mało tego, przeczytajmy sobie ten jeszcze 10 werset, zachowując przez to ustawę w wyznaczonym czasie z roku na rok. To jest też ważny fragment w kontekście święto, co jaki czas jest. Ale wracając do 9 wersetu, przeczytajmy sobie ten żydowski przekład, czyli Tora Pardes. Tam pamiętacie, nawiasy kwadratowe mówiły, że ma ten znak, czyli tefilin, tłumaczone na znak, czyli później to pudełko, znaczy później, no, obecnie to pudełko się nazywa tefilin, tak, przywiązywane na czole, jak to powiedziano, między, na skraju włosów, tak to było, nad czołem na linii wyrastania włosów. Dlaczego tu, w tym miejscu, nie czytamy tego? Czytam Tora Pardes, 9 werset 13, rozdział Księgi Wyjścia. Te słowa będą dla ciebie znakiem na twojej ręce. Czytam cały tekst. Chcę przeczytać nawiasów kwadratowych, ale tu ich nie ma. No jest tylko jeden fragment, te słowa w nawiasie kwadratowym. Będą dla ciebie znakiem na twojej ręce i przypomnieniem między twoimi oczami, aby Tora Boga była na twoich ustach, bo Bóg wypowiedział cię, wyprowadził cię z Egiptu, okazując potężną moc. Czego tu nie przetłumaczyli tefilin, ten znak? I w nawiasie kwadratowym przywiążesz sobie ten chleb kwaszony, ten chleb niekwaszony na swoje czoło i na swoją rękę. To pokazuje, że wzięcie sobie dosłownie pewnych rzeczy jest nonsensem. To, co czytałem z przysłów na samym wstępie, jeżeli przyzywać będziesz rozumu i głos swój poddasz roztropności, wówczas zrozumie sprawiedliwość i prawo. Cytuję przysłów, drugi rozdział. Bo Bóg wyraźnie nakazał jedną rzecz uczynić z odrzwiami w kontekście przaśników, święta przaśników.
Wyjścia 12 rozdział sobie przeczytajmy. Czyli druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 6 i 7 werset. Przechowajcie je, czyli jagnię, aż do 14. 12 rozdział, 6 i 7 werset. Poznański przekład. Przechowajcie je, czyli to jagnię, aż do 14 dnia tegoż miesiąca. Następnie całe zgromadzenie Izraela zabije pod wieczór. Potem weźmiecie nieco, czyli tego jagnięcia krwi, i pomarzycie oba odrzwia i próg tych domów, w których będziecie je spożywać. Jedyny fragment dotyczący odrzwi, co mieli zrobić. Natomiast jeżeli weźmiemy to znowu dosłownie, to co każde Pesach, Paschę, powinni to zrobić. Dlaczego później tego nie robiono? Dlaczego teraz tego nie robią? Nie wiem, spożywają chyba kurczaka, z tego co się orientuję. Dlaczego tego kurczaka nie podeżną, nie wezmą krwi i sobie drzwi nie pomalują? No dlatego, jak czytamy w Hebrajczyków 11 rozdział 28, dlaczego mieli pomazać wtedy i tylko wtedy te odrzwia? Mamy otwarte? Hebrajczyków 11:28. Dzięki wierze urządził Paschę i pomazanie krwią, aby niszczyciel nie tknął ich pierworodnych. To był cel informacyjny. Ja bym tak to nazwał. To była informacja, to nie była ochrona, bo sama krew nie chroniła sama w sobie. To była tylko informacja, że tu są ludzie, którzy uwierzyli, dzięki wierze to zrobili, wierzyli dzięki Bogu. Bóg im pokazał, powiedział, uwierzyli mu i to zrobili, te odrzwia pomazali krwią jagnięcia. Jeszcze przywołam to, że w tamtym miejscu w Egipcie to była nie lada wyczyn zabić jagnię, ich bóstwo, i jeszcze jego krwią pomazać swoje odrzwia. To nie była taka prosta sprawa w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Dzięki wierze zrobili to. Ta krew nic nie ochraniała, nie miała tej siły, ona miała tylko znaczenie. Znak dla niszczyciela, dla tego, który przyniósł śmierć pierworodnym, żeby tam, w tym domu, nikogo nie ruszyć. Natomiast, jeżeli się przyjrzymy tym wszystkim, którzy sobie wieszają na drzwiach mezuzę, to dzisiaj to przybrało formę pewnego rodzaju talizmanu, amuletu, gdzie się to musi specjalnie być zawieszone na odpowiedniej wysokości, odpowiednim kątem, w odpowiednią stronę. Jest cały dogmat na ten temat. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Bo Bóg w tym rozdziale 6 powiedział, niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, pozostaną w twoim sercu. Czym są drzwi? Bo ma to być tak, jakbyś to na drzwiach zamieścił. Ma to być tak, jakbyś to sobie owiązał rękę, zaczepił na czole. Drzwi mają za zadanie oddzielić jedno od drugiego. Odrzwia trzymają drzwi. Bo to prawo macie oddzielić. Masz pamiętać o nim, czyli masz na głowie, masz pamiętać, to będzie też na twoich odrzwiach, bo cię to oddzieli, a ręka nie będzie czynić lub będzie czynić to, co Bóg nakazuje.
Nie ma nic skomplikowanego, dlatego przykłady te, że tak powiem, poznański przykładowo chociażby, dodaje też w nawiasie kwadratowym jakby w tych miejscach, jakby to było na twojej ręce i twoim czole. Ale kontekst pokazuje, że dosłownie czytając jest dużo nonsensu. Tak jak powiedziałem, pytania, to dotyczy kogo? No jeżeli dotyczy wszystkich, to dlaczego dzieci, kobiety, starcy nie biegają z pudełkami cały czas na ręce i na czole? Cały czas, całą dobę. A jeżeli tylko dotyczy to pobożnych Żydów, dlaczego oni cały czas tego nie mają? Ja tutaj nie znajduję pobożnych Żydów w tym tekście. Jest mowa do wszystkich. Do obcego przybysza, który przyjdzie także. Mało tego, ci, którzy sobie czepiają współcześnie takie te film na drzwiach ze słowami na pergaminie, czy mają jakieś bardziej wyrafinowane, czy nie, ale tam te słowa, słuchaj Izrael, Jahwe jest Bóg, Jahwe jedynym. Albo są trynitarni, czyli mają znowu jakieś, przeczą tym słowom w ogóle. To jaki to ma sens? Jak w ich sercu nie ma tego. Dobrze, następny fragment chciałem tutaj dzisiaj poruszyć. Powtórzonego prawa, 5 rozdział, 2 werset. Tak, 5 rozdział, 2 werset i 3. Nasz Bóg Jahwe zawarł z nami przymierze na Chorebie. Tego przymierza nie zawarł więc Jahwe z naszymi ojcami, ale z nami, którzy tu wszyscy dzisiaj jesteśmy przy życiu. Tak jak mówiłem wcześniej o tym przymierzu, że występuje to sformułowanie. Występuje sformułowanie prawo, ale nigdy nie występuje to razem jako przymierze prawa czy prawo przymierza. Nigdzie tego nie znajdziecie. Przeczytajmy sobie w kontekście tego przymierza, jak to jest one zawierane, Hebrajczyków, 9 rozdział, 19 po 24, przekład poznański. Kiedy Mojżesz odczytał całemu ludowi wszystkie przepisy prawa, czy Mojżesz przeczytał tylko dekalog? Tu jest mowa o części prawa? Znowu zadaję pytania do tych, którzy dzielą. Wziąwszy krew, dzieląc z wodą, wełnę szkarłatną i hizop, skropił samą księgę i cały lud, mówiąc. No tak, to jest właśnie ta księga przymierza. Nie, bo tu jest mowa o prawie. Jeżeli to jest księga, to jest prawa. Wszystkie przepisy prawa. Mówiąc, to jest krew testamentu, który jest dla was Bożym przykazaniem. W ten sposób skropił również namiot i wszystkie sprzęty używane w służbie Bożej. Bo ci, co mówią, że jest księga prawa i to tylko obowiązuje, i że Mojżesz tutaj to uprawomocnił przez przelaną krew, to i że ta księga prawa została dana pod górą Synaj i tylko tam, to tutaj jest jeszcze jeden szczegół. I skropił namiot i wszystkie sprzęty używane w służbie Bożej. To nie jest ten moment. Przybytek rok później został pokropiony.
pogrzech ucielca, gdzie zostają dodatkowe prawa nałożone na lud, bo miał wyginąć. A tego nigdzie nie znajdziecie rozdzielności. Prawo to jest prawo, prawo to jest całe prawo. 22 werset. Powiedziałbym, że według prawa wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Jeżeli więc trzeba było oczyszczać samo tylko wyobrażenie tego, co jest w niebie, to o ileż większych ofiar wymaga to sanktuarium, to mieszkan, co jest w niebie. Chrystus bowiem nie wszedł do świętego namiotu, który sporządziły ludzkie ręce, jako namiastkę tego prawdziwego, ale wszedł do samego nieba. Teraz oręduje za nami przed Bogiem. Przeczytałem więcej z tego fragmentu, gdzie prawo jest ustanowione, księga prawa pokropiona krwią, księga całego prawa, gdzie są wszystkie prawa i przepisy. Przeczytałem to dalej. Tak jak zaznaczyłem wcześniej, jest tutaj kolejna szpilka. Ten 24 werset. Zobaczmy. Dogmat mówiący, że Bóg się wcielił w osobę Chrystusa, Jezusa, jak to mówi się potocznie, wcielił się. Tutaj już pomijam aspekt, tak, aspekt czy przy urodzeniu, czy przy zanurzeniu, bo to są różne warianty tego, ale że się wcielił. Bóg sam, jako ten wiekuisty ojciec Jahwe, się wcielił, wszedł jako jego część, weszła w osobę Chrystusa. Ja to już mówiłem. Jeżeli Chrystus się urodził jako Jeszua, to Bóg jego osobowość wyrzucił albo zniszczył i sam tam wszedł. Tak jak mówiłem, taka nauka, taki sposób działania, to demony tak robiły. Mamy to kilka przykładów opisanych. Zawładnęły ciałem osoby i ta osoba gdzieś tam była stłumiona, gdzieś tam w tym ciele. A one dominowały. Teraz następna rzecz. Jeżeli tak było, i ci ludzie mówią, że to jest ten sam Bóg, jeden jest zawsze. No tak, ale tu mamy powiedziane, że jeżeli on się wcielił, to później poszedł do nieba i teraz oręduje za nami przed Bogiem. Czyli on sam przed sobą oręduje. On sam siebie złożył sobie w ofierze. No ale to, jeżeli tak, to mamy dwóch bogów. Się rozdzielił przez, to się nazywa w nauce, pączkowanie. Podzielił się. Teraz oręduje za nami przed Bogiem. Jeżeli to był wcielony Bóg, w osobę Jeszua, zmarł, zmartwychwstał, Bóg sam siebie jeszcze wskrzesił, tak? Zmartwychwstał jako Bóg wcielony, poszedł do nieba i teraz oręduje Bóg przed Bogiem, sam przed sobą. Dla mnie to jest science fiction. Wracając do prawa i przymierza. Powtórzonego prawa, 4 rozdział, 23 i 24 werset. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu, które wasz Bóg Jahwe zawarł z wami i nie zrobili sobie żadnego obrazu w rzeźbie na podobieństwo czegokolwiek, czego wam zakazał wasz Bóg Jahwe. Bo Jahwe, wasz Bóg, jest ogniem niszczącym, on jest Bogiem zazdrosnym.
przymierze. Przymierze przede wszystkim dotyczące tego, że Bóg jest jeden i nie masz żadnego sobie wyobrażenia robić, żadnego pączkowania, żadnego wcielania. W któryś parszach mówiłem dokładniej o proroctwach dotyczących, z kogo ma się narodzić Mesjasz, fizycznie z kogo. Jeszcze na koniec to przymierze, tutaj zaznaczam jeszcze w tym fragmencie, tu jest mowa o przymierzu, ale nie jest mowa o przymierzu prawa. Takich sformułowań nie ma w tekstach biblijnych, takiej konstrukcji. Prawo funkcjonuje to słowo, przymierze funkcjonuje to słowo, ale razem nigdy nie występują. Ani w formie przymierze prawa, ani prawo przymierza. Wyjścia na koniec. Wyjścia 19:5 do 8. Jeżeli więc teraz chętnie posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mego przymierza, staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich narodów, bo do mnie należy cała ziemia. To pada pod Chorebem przed grzechem cielca, gdzie góra drży, obok dymu i ogień. Bóg przemawia. To są Jego własne słowa. Wy więc będziecie mi królestwem kapłanów, ludem świętym. Oto słowa, które masz powiedzieć synom Izraela. Poszedł zatem Mojżesz, zwołał starszych ludu i wyłożył im wszystko, co mu polecił Jahwe. Cały zaś lud odpowiedział zgodnie, czyli to później po tym wydarzeniu Bóg mówi dosłownie tutaj do Mojżesza. Cały zaś lud powiedział zgodnie, uczynimy wszystko, co powiedział Jahwe, i zaniósł Mojżesz do Jahwe tę odpowiedź ludu. To jest przymierze. Przede wszystkim ono dotyczy się to, że Bóg jest jeden, żyjący. Ja jestem, to określenie. Ja jestem, inne bogi nie są, to określenie. Ja jestem, też o tym będę mówił co jakiś czas. Po hebrajsku hajach. Ja jestem. Wielokrotnie jest to używane, to słowo, określające, że ja jestem, bo te słowa nie wypowiada tylko sam Bóg. Ja jestem. Ludzie wypowiadają. Po angielsku I am. Ja jestem. Bóg jest, bo On jest żywy, prawdziwy. Funkcja tego określenia. To nie jest, znowu się ludzie łapią na słowach. Zwróćcie na znaczenie, na funkcję tych słów. Ja jestem. Żywy, prawdziwy. Bóg wielokrotnie podkreśla. Tamte bogi to są martwe, nieżywe, nie mają, mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, i tak dalej, i tak dalej. W tym znaczeniu mówi. Czy jesteś Mesjaszem? I am. Ja jestem. Dobrze, to na tyle na dzisiaj. Pomyślmy sobie o tych tefilach, o tych mezuzach, bo wiele ludzi się wikła w takie rzeczy, a proste rzeczy, gdzie Bóg mówi, zachowujcie moje maadim, na przykład nowie mają głęboko w poważaniu takie bezpośrednie pouczenia, wolą ludzkie pouczenia zachowywać, kultywować, zapominają o tych ważniejszych rzeczach, które Stwórca mówi bezpośrednio, jasno i klarownie. Nie same słowa, też musimy przywołać ducha wypowiedzi, w jakim kontekście, w jakim znaczeniu pewne rzeczy są wypowiedziane. Niech szalom Stwórcy będzie w każdym domu i w każdym miejscu, i aby Stwórca nam pomógł. Każdemu z nas, bo błądzimy w różnych sytuacjach, abyśmy mogli Jemu tylko i tylko Jemu, jako Ojcu wiekuistemu, Stwórcy nieba i ziemi, w
każdej chwili, w każdej sekundzie naszego życia, w każdym słowie, w każdej wypowiedzi, w każdym błogosławieństwie, w każdej chwili, we wszystkim oddawać Mu cześć, wychwalając Go i dając Mu, Jemu, Ojcu, przez Jeszuę, jako pośrednika, chwałę i cześć, bo tylko On jest godzien przyjąć tą cześć z naszych ust, z naszego życia. Niech nas prowadzi, niech nas kształtuje, bo my mamy być obrazem i podobieństwem Jego, tak jak w Edenie to było stworzone, na wzór i podobieństwo, obraz i podobieństwo. Człowiek był stworzony, aby odzwierciedlał chwałę wiekoistego w swoim postępowaniu, w swoim życiu. I do tego dążymy i do tego chcemy poddać się, niech wola dzieje się Stwórcy, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli w niebie, tam gdzie On przebywa i na ziemi, w naszym otoczeniu, w naszych sercach, w naszych umysłach, gdzie też przebywa, gdzie chce przebywać, jako też ciała, które mają być, mają stać się świątynią, gdzie przebywa Duch Boży. Chwała Stwórcy przez Jeszuę Mesjasza.